O, dzień dobry, witam serdecznie. Idziemy na kolejny plac. Takie małe sprostowanie. Ktoś tam mówił, że każdy może jajce sobie kupić auto w komisie. Ja robię po to, ponieważ klienci mnie pytają, ludzie mnie pytają, gdzie kupić dobre auto na gwarancji, a nie śmietnik z ulicy. Także jedziemy na kolejny plac. Auta są z gwarancją, nie śmietniki, bez kategorii, czyli nie są bite. Także przepraszam, że mam frustrację, ale troszeczkę dzisiaj rano byłem zszokowany, jak ktoś mówi, że każdy sobie może jechać i kupić. No to jedź sobie kup, po co oglądasz? Witam jeszcze raz. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić pana Krzysztofa, podziękować za wsparcie. Dzięki. Już prawie jesteśmy na miejscu, także zaraz będziemy oglądać coś świeżego. Także do zobaczenia. No, jesteśmy na miejscu. Imperial. Zaraz wam pokażę, co tu nowego jest. Oczywiście z gwarancją. Nie jakieś śmietniki, tak jak mówiłem, tylko auta z gwarancją. Także dzięki i do usłyszenia. Także zaraz pokażę wam, co jest tutaj. Auto na gwarancji, prawie nowe. Także miłego oglądania. '15 rok. Ładna kija. Niestety na buta. '16 rok. Suzuki '17 rok. Mnóstwo tego jest, tam jeszcze do końca. I jeszcze mają całą halę w środku. A to zaraz będziemy tam. Pokażę wam, jak to w środku wygląda. Fajnie poukładane, bo w jednym miejscu BMW-ki, w drugim miejscu Volkswageny. Dosyć ciekawie to wygląda. Czy razem pomóc. Sobie auto ładne.
teraz jesteśmy w środku na hali. Ktoś tam mówił, że jakieś auta są, co może kupić gdzieś od ciapaka czy gdzieś tam. Nie wydaje mi się, żeby takie auta kupowało od jakiegoś ciapaka, nie? Ale zawsze się znajdzie mądrala, nie?